Czy masz świadomość? Jest ona zdolnością otrzymania tego, czego chcesz, dzięki atrakcyjności raczej niż za pomocą przymusu lub zapłaty. Wyrasta ona z atrakcyjności kultury danego kraju, ideałów politycznych i realizowanej polityki. Gdy polityka nasza jest postrzegana jako prawomocna w oczach innych, nasza soft power ulega spotęgowaniu. Jeśli umiesz sprawić, by inni podziwiali twoje ideały i pragnęli tego, czego ty pragniesz, nie musisz używać kija i marchewki, by podążali w wyznaczonym przez ciebie kierunku. Uwodzenie jest zawsze bardziej skuteczne niż przymus, a wartości takie jak demokracja, prawa człowieka, indywidualne możliwości są bardzo atrakcyjne. Joseph Nye, soft power, jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Misją Kongresu 60 milionów jest stworzenie międzynarodowej platformy do wymiany pomysłów, inicjowania dyskusji oraz oferowania rozwiązań, które doprowadzą do nawiązywania i rozwoju relacji biznesowych i społecznych w ramach sieci międzynarodowych kontaktów jednej z największych diaspor na świecie, 60-milionowej społeczności Polaków, przedstawicieli Polonii mieszkających w różnych miejscach na świecie oraz przedsiębiorców zagranicznych inwestujących i rozwijających biznesy w Polsce. Strona internetowa www.60milionów.pl. Kapitał żelazny to środki finansowe, które ze spokojem pozwoliłyby nam planować działania Instytutu na kolejne lata. Ilona Pietrzak, Żelazna Niezależność Instytutu, już czas. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Zbigniew Klonowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu 60 milionów. Dzień dobry Panie Zbigniewie. Dzień dobry. Panie Zbigniewie, czy zgadza się Pan z tezą, że bez soft power, zwanej dyplomacją publiczną lub obywatelską, nie można prowadzić dzisiaj skutecznej polityki międzynarodowej? No i czy miękka siła jest bardzo ważnym uzupełnieniem siły militarnej i ekonomicznej Polski? I czy Kongres 60 milionów jest właśnie taką miękką siłą polskiego państwa? Odpowiadając wprost, tak podchodząc matematycznie, czy nie da się prowadzić skutecznej polityki, skutecznej działań dyplomatycznych bez soft power, no pewnie matematycy by powiedzieli, że tutaj zero-jedynkowo tego ująć nie można. Natomiast patrząc jakby realnie, na pewno jest to trudne, a trochę odwróciłbym sytuację. Jeżeli wykorzystamy soft power, to na pewno jesteśmy w stanie dużo łatwiej realizować swoje cele. Bez takich działań, bez przygotowania gruntu, koncentracja już na konkretnych działaniach czy konkretnych zadaniach, które mamy do osiągnięcia, jest zdecydowanie trudniejsza. Czy kongres wpisuje się w soft power? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, mimo że jak główne tezy kongresu i nasza misja mówi o budowaniu relacji między diasporą 60-milionową na świecie, to jednym z głównych tematów przewijających się od 5 lat naszych spotkań jest budowanie właśnie siły i promocji Polski, budowanie dobrego imienia, budowanie dobrej pozycji, uświadamianie również tym zagranicznym partnerom, jak Polska wygląda dzisiaj, kim my jesteśmy jako Polacy, co osiągnęliśmy. Więc to zdecydowanie wpisuje się w soft power i uznajemy to za jeden z ważnych elementów i mimo, że kongres koncentruje się na gospodarce, to jak popatrzymy na programy poprzednich edycji, nie brakowało takich tematów jak media polonijne, jak promocja Polski właśnie z wykorzystaniem możliwości dotarcia do innych obywateli innych krajów, czy wręcz do władz innych krajów przez naszych obywateli, którzy mieszkają dzisiaj za granicą. My jesteśmy teraz tuż przed kongresem w Miami, więc może więcej o Stanach Zjednoczonych bym powiedział, bo tutaj sytuacja wygląda tak, że Polska, Polonia, mieliśmy dużo lepsze postrzeganie, dużo lepszą pozycję, mieliśmy kongresmenów wywodzących się z Polonii licznych lata temu. I przez kilka ostatnich, pewnie ostatnie dwie dekady, jakoś ten proces
nie wiem, czy został przez nas zaniedbany, czy niedopilnowany, czy po prostu losy się tak potoczyły, ale dzisiaj nie mamy już tak silnej pozycji i pozycja, nawet jak zaczynaliśmy z kongresem 5 lat temu, była dużo słabsza. Dzisiaj i z tego też powodu przyszłoroczne działania kongresu, mimo że bywaliśmy w Londynie, w Berlinie, krążymy po Europie czy po świecie, to w przyszłym roku, 2024, koncentrujemy się na Stanach Zjednoczonych, bo sytuacja związana z wojną na Ukrainie spowodowała, że Polska została zauważona, że Polska jest widoczna. I dzisiaj od najwyższych władz w każdym kraju, a już zwłaszcza w tych krajach zaangażowanych, interesujących się sytuacją na Ukrainie, mamy bardzo duże rozpoznawanie, ale równocześnie też duży szacunek, duże uznanie tego, co Polacy zrobili, zwłaszcza w pierwszych dniach wojny. I patrząc na elementy polityki, no tutaj powinniśmy być świadomi tego i też nie powinniśmy, moim zdaniem, unikać możliwości wykorzystania tego, bo silna Polska jest w stanie lepiej pomagać chociażby w kontekście ukraińskim i no, zdecydowanie też budować swoją pozycję na świecie. No właśnie, zaraz chwilę te wątki rozwiniemy, ale drugie pytanie, jakie mam, to obserwując to, co Państwo robicie, Kongres 60 milionów, to mam wrażenie, że jest to taka nowatorska inicjatywa, która zupełnie nie przypomina dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie sieciowania Polonii i organizacji polonijnych. Mam wrażenie, że nie jest to kolejna próba powołania, nie wiem, organizacji związkowej, czy też tworzenia następnego konwentu, który zrzeszając niewielki procent środowisk polonijnych walczy o prawo do reprezentowania całości, przede wszystkim na arenie politycznej. No i pytanie jest takie, czy jesteśmy faktycznie świadkami rewolucji w podejściu do tematyki polonijnej i to od razu w skali globalnej? Nie uzurpuję. Połowałbym sobie tutaj jakiegoś prawa do przywództwa czy do jakichś takich pozycji. I to właśnie dlatego, że kongres jest platformą, kongres jest inkluzywny i nie zamierza realizować żadnych celów konkurencyjnych do organizacji, które istnieją. Natomiast przełomowy? Na pewno tak, bo tak właściwie powstał kongres. Kongres powstał z dyskusji Polaków mieszkających w kraju i Polonii amerykańskiej i poczynając od trójki naszych współzałożycieli kongresu poprzez osoby, które po kolei dołączały do naszego grona, to właśnie inne podejście to był główny motor do tego, żeby kongres zorganizować. I były spostrzeżenia takie, które nie chciałbym, żeby zabrzmiały w jakikolwiek sposób krzywdzący dla organizacji czy jakby istniejących już podmiotów, bo wiele z nich, czy zdecydowana większość, realizuje swoje cele, robi to bardzo dobrze i realizuje na tyle, na ile ma możliwości. Natomiast jedna z obserwacji była taka, że chociażby w Stanach Zjednoczonych, bo głównie na linii jednak Polska-Stany Zjednoczone, tutaj jest ta największa Polonia i ona ma najbardziej utrudniony dostęp do Polski, przesunięcie czasu, chociażby czy oglądanie mediów, czy podróże, czy kontakty, to tutaj patrząc, wiele organizacji średnia wieku jest coraz wyższa. Nie udało się w wielu przypadkach, i to tak w dominującej większości, zaangażować młodych. I kolejna taka chyba obserwacja to, że nie wiem, czy sobie pan i państwo uświadamiacie, że 90% Polonii amerykańskiej deklarującej właśnie polskość w sercu i przynależność do Polonii nie mówi już po polsku. I to był pierwszy element, który jak zauważyliśmy, powiedzieliśmy sobie, że kongres musi być po angielsku, bo wiele wydarzeń, które organizujemy, jakby polonijnych, czy organizowanych przez nasze placówki dyplomatyczne, jakieś misje, większość jest skierowana do Polonii, ale w domyśle takim, że jest to Polonia i podtrzymywanie tradycji, co jest oczywiście bardzo ważne, ale słyszałem takie głosy, że wiele osób mówiło, że tak faktycznie nasz kongres i platforma się różni, że nie ma tych elementów ludycznych, ale jest nowoczesność, więc staramy się go robić w prestiżowych miejscach, w dobrych centrach konferencyjnych, na takim
poziomie kongresów, summitów światowych, żeby właśnie pokazać tą inną jakość. I takich elementów, od prostych elementów organizacyjnych, czy tam właśnie kwestia językowa, myślę, że to jest element sukcesu, że kongres z roku na rok się rozwija i przyciąga coraz ciekawsze rzesze uczestników. A jak pan ocenia aktywność organizacji pozarządowych w działaniach polonijnych? No to przychodzi mi tu takie pytanie, czy Polonia dzisiaj opiera się na tak zwanym trzecim sektorze, wykorzystując możliwości tego typu organizacji? Czy na przykład spotyka się pan w swojej działalności z interesującymi programami i projektami, które przedstawiciele Polonii realizują za pomocą NGO-sów, na przykład w obszarze, nie wiem, kultury, pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości czy współpracy międzynarodowej? Tak, tak. Takich organizacji jest bardzo dużo, tak? Organizacji jest bardzo dużo. Promocja polskiej kultury, promocja historii Polski, promocja też Polski do Polonii, fundowanie stypendiów, wyjazdów. Więc nie chciałbym iść pewnie nazwami, bo nie sposób wymienić wszystkich, ale takich przykładów, czy tu w Miami, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago, to, czy w Los Angeles, jest bardzo dużo i te organizacje robią bardzo dużo dobrego i chwała im za to. I myślę, że dzięki temu też jakby tworząc platformę, chcemy prowadzić do tego, żeby te organizacje również miały platformę do spotkań, bo to, czego chyba mi by brakowało bardziej w tym kontekście, to powiedział, czy wykorzystujemy maksymalnie możliwości tych organizacji. Tu uważam, że nie. Ze względu na to, że ja nie zauważyłem, żebyśmy jako państwo mieli jakąś spójną politykę, czy żebyśmy mieli jakieś kierunki, które byłyby też wyznacznikiem dla nas wszystkich, działających tutaj na styku Polska, Polonia, dla przedsiębiorców, dla NGO-sów, dla świata kultury, dla artystów, dla sportowców, żebyśmy mieli jakieś misje przewodnie, żebyśmy mogli czemuś te działania podporządkować. Być może wtedy moglibyśmy jeszcze maksymalizować efekty i ten soft power tak budować w bardziej przemyślany sposób. Natomiast zdecydowanie jest bardzo dużo organizacji, które robią dużo, dużo dobrego. A czy państwo w poprzednich edycjach albo w przyszłych jakby umiejscawiacie znacząco, czy w jakiś sposób akcentujecie działania tych organizacji pozarządowych? Mówię już o samym kongresie 60 milionów. Tak, tutaj trzeba też dodać, że kongres to jest jeden albo dwa dni spotkań, więc tych tematów, które są, jakby widzimy potrzebę omówienia, to nie zawsze się daje wszystkie w ciągu tak krótkiego czasu omówić, ale tak, mieliśmy i mam nadzieję, że wrócimy, bo z tymi największymi NGO-sami, jak Fundacja Kościuszkowska, czy Kopernikus, czy tutaj Instytut Polski w Miami, rozmowy mieliśmy i tutaj w kilku aspektach. Pierwsze to ich działanie, jak możemy się wspierać nawzajem, jak możemy się wymieniać dobrymi praktykami. I pamiętam, jakie robiło na mnie i na naszych rozmówcach chociażby wrażenie, jak polskie NGO-sy mogą czerpać wiedzę z doświadczeń amerykańskich, że te najlepsze fundacje polonijne, ale też jakby one są w świetle prawa amerykańskimi podmiotami, jak poddają się corocznemu audytowi, jak pokazują, ile procent środków trafia bezpośrednio na programy. Tak? I tutaj te efektywności, to jest, mówimy o procentach typu 90% plus, czyli każdy darczyńca może to zobaczyć i widzi, że ze 100 jednostek przekazanych dolarów, złotówek, 90 trafiło bezpośrednio na cel, który wskazał darczyńca, czy na cel, który prezentuje fundacja. To taki jeden przykład, więc ta wymiana wiedzy już była na kongresach. Drugie to budowanie naszej świadomości właśnie jako donatorów, bo tutaj w Stanach Zjednoczonych ta świadomość wspierania społeczeństwa, wspierania siebie nawzajem i tych donacji jest dużo bardziej rozpowszechniona niż w Polsce i myślę, że to też jest jeden z elementów, który moglibyśmy zaczerpnąć i stosować, żeby się jeszcze lepiej wspierać, bo to też buduje te diaspory i jak się patrzy na diasporę żydowską, która często jest postrzegana jako taka jedna z najsilniejszych na świecie, to jest jeden z istotnych elementów, że
Jeżeli ja mam trochę lepiej, to pomagam i te środki przekazuję na sport, na rozwój kultury, właśnie na promocję, po to, żebyśmy wszyscy mieli lepiej, po to, żebyśmy właśnie budowali postrzeganie naszej diaspory i po to, żebyśmy budowali pozycję naszego kraju, a w efekcie mieli siłę lobbyingową, bo to do tego też się sprowadza. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No właśnie, to przeszedł pan płynnie do następnego pytania, które chciałem zadać o te finanse, o fundusze. My jako Instytut Spraw Obywatelskich w tej chwili realizujemy projekt z zakresu budowania tak zwanych kapitałów żelaznych. Jak zaczęliśmy się orientować, to ta idea właściwie bardzo, tak jak pan sam wspomniał, ta filantropia w Stanach jest bardzo mocna i te kapitały żelazne również. Ja tylko przypomnę słuchaczom albo poinformuję, że idea kapitałów żelaznych rozumiana jest jako stabilne źródło finansowania, niezależne od funduszy, nie wiem, państwowych, dotacji europejskich. I wiemy, że organizacje polonijne często również niestety uzależnione są od finansowych środków pozyskiwanych z dotacji, zarówno nie wiem, z Polski, jak i też z funduszy publicznych w kraju zamieszkania. I to niestety wiemy sami z doświadczenia, ale też od innych organizacji, że można mocno ograniczać niezależność. Pytanie do pana, czy pana zdaniem kapitały żelazne stanowią realne szanse na usamodzielnienie organizacji pozarządowych działających zarówno za granicami, jak i w Polsce? Jak to wygląda z perspektywy Stanów? Ja bym powiedział, to nie jest pytanie o realne uniezależnienie, no bo jeżeli mówimy o niezależnym działaniu, to każde działanie wymaga nakładów pracy, czasu i finansów, żeby ono mogło być skuteczne. Większość tych organizacji NGO-sów jednak ma programy pomocowe, tak? Czy programy promocyjne i tutaj te środki są wymagane i to akurat nie, świetnie, że zadał pan to pytanie, bo akurat o tym elemencie zapomniałem, ale rozmawiając z fundacjami tutaj polonijnymi, tymi najlepszymi w Stanach, to podejście jest takie, ja pamiętam, to był ten pierwszy przykład, który mi utkwił w głowie, że jeżeli chcemy ufundować stypendium, nie wiem, $1,000,000 rocznie będzie przeznaczane na szkolenie młodzieży, czy na jakieś tam wsparcie edukacji, to nasze podejście w Polsce byłoby przede wszystkim pewnie tak, gdzie tu są granty, żebyśmy pozyskali ten milion na ten rok, a potem się będziemy martwić. Tutaj podejście tych instytucji, które mają już kapitał żelazny i funkcjonują niezależnie, mówią tak, to musimy powiększyć nasz kapitał żelazny o kolejne 10-15 milionów, 10-15 milionów dobrze lokować, inwestować, tak, żeby z tego mieć powiedzmy ten $1,000,000 rocznie i wtedy wiemy, że wykonując tę pracę, ogłaszając dany program, że on ma szansę trwać w długim bardzo okresie, finansując się z tych środków, jeżeli nic się nie wydarzy. No i to jest niezależność, bo nie musimy, jako te organizacje jakby nie są zmuszone do tego, żeby ulegać naciskom, czy to kolejnych zmian władzy, czy koniunktury jakichś podejścia, że państwo czy dane instytucje, które mają środki na wsparcie, przeznaczają to w tym czy w tym kierunku, ponieważ mają już ten kapitał żelazny zbudowany i przynajmniej te cele, które ogłosili, te cele, które chcą realizować, w długim okresie są realizowane, więc jestem tutaj zwolennikiem tego podejścia i edukacji naszych z kolei organizacji w Polsce i tych organizacji polonijnych, które tego jeszcze jakby nie stosują, żeby o tym bardzo poważnie myśleć, bo to daje no, duży komfort pracy i dużo większe efekty. Żeby się nie okazało, że zdobyliśmy granty, ale wykonaliśmy dużo dobrej pracy, na kolejnym roku musimy to zaprzestać, bo brakuje środków.
A może pan powiedzieć, jak pana zdaniem, z czego wynika ta różnica, że ta filantropia w Stanach jest tak rozwinięta, a w Polsce no, właściwie raczkuje? 89 rok był tak niedawno. Myślę, że to jest jeden z elementów. My wykonaliśmy ogromny skok, jeśli chodzi o gospodarkę, o kraj od 89 roku. Jest to tutaj na świecie też postrzegane, bo jak prowadzę rozmowy z inwestorami amerykańskimi, z bogatymi fundacjami rodzinnymi, których zapraszamy na kongres, bo po przyszłym roku też robimy jeden dzień dedykowany już na spotkania między Polską, Polonią i Amerykanami, no to oni sami mówią, że jesteśmy jednym i sami prześcigają się w statystykach, które widzą jako jedyny kraj, który tyle i tyle procent PKB rosło statystycznie na świecie, jako jeden z krajów, który najbardziej jest pracowity, narodów i tak dalej. I różnica polega tylko na tym, że my wystartowaliśmy właściwie jako pierwsze pokolenia. My dzisiaj mówimy w Polsce o dużym problemie chociażby sukcesji, czyli mówimy, że pierwsze, maksimum drugie pokolenie prowadzi jakieś biznesy, buduje kapitał, fundacje rodzinne, które tutaj stanowią w Stanach Zjednoczonych bardzo dużą grupę rodzin, które no po prostu gdzieś kiedyś pierwszemu członkowi rodziny wyszedł biznes, ale było to 4, 5, ileś pokoleń wcześniej i potomkowie rozwijają ten biznes, dalej inwestują te środki i w takiej sytuacji jest dużo łatwiej myśleć o filantropii niż w sytuacji, gdzie dopiero zaczęliśmy i musimy się tego nauczyć. Więc ja myślę, że jesteśmy na tym, jakby w tym momencie, że warto o tym mówić, bo lata temu pewnie nie byliśmy na tyle zabożni, żeby to na szeroką skalę propagować, a bez dobrych przykładów ciężko będzie, żeby to zeszło do powszechności, bo filantropia w Stanach Zjednoczonych to, podam taki przykład, bo byłem słuchaczem jednego z paneli, gdzie właśnie duże fundacje rodzinne rozmawiały o tym, jakie mają wyzwania i jeden z panów już w podeszłym wieku mówi, że on w ramach swojej rodzinnej fundacji kompletnie nie zajmuje się biznesami, bo to robią jego kuzyni czy menedżerowie profesjonalni, a on ma zapisane w konstytucji rodzinnej, że przeznaczają 100 milionów dolarów rocznie na określone cele i jego zadaniem jest, żeby znaleźć taki sposób, żeby te cele były realizowane, żeby osiągnąć jakiś impact, wpływ z przekazanych pieniędzy, więc to pokazuje, jaka jest skala, ale po drugiej stronie mamy donatorów, którzy dają 20 dolarów, 10, 50, 100 dolarów. Jest to powszechne, czyli każdy na tyle, na ile uważa, że go stać, włącza się w tą filantropię i to jest, myślę, element, którego musimy się uczyć, no ale już widzimy, ile w Polsce było sytuacji, gdzie te środki zbierane przez biznes na pomoc, na różne takie akcje, gdzie była taka większa potrzeba, już się wydarzyły i myślę, że to jest główny element, że to też u nas zawita, że po prostu jesteśmy na wcześniejszym etapie rozwoju biznesu, który potem, potęgując majątek, przeradza się w stałą filantropię. No tak, to z tego, co pan opowiada, na pewno organizacje społeczne w Polsce mogą się dużo uczyć od swoich rodaków za granicą i od tego, co się dzieje w Stanach. Kolejne pytanie to cele kongresu 60 milionów na najbliższe lata. Czy macie państwo jakieś priorytety, które zamierzacie zrealizować na przykład, nie wiem, do 2030 roku? I czy możemy liczyć na to, że Polonia z roku na rok będzie stawała się coraz bardziej widoczna na świecie? Tego chcielibyśmy bardzo i nad tym głównie pracujemy, więc zakładam, że jeżeli kongres będzie trwał i nadal Polacy, Polonia będziemy uznawali, że chcemy się spotykać, to mam nadzieję, że to będzie budowało siłę Polonii, bo widzę, jakie efekty, jakie kontakty, jakie relacje, jakie działania powstają po kolejnych kongresach, więc pewnie taki główny nurt, który bym powiedział, i to nie jest jakiś element misji, strategii, kartek wypisanych, to jest taki, żebyśmy nadal pozostawali na tyle innowacyjni, na tyle czujni i wrażliwi na zmieniające się otoczenie i potrafili tak dostosowywać formułę kongresu, aby wzbudzała zainteresowanie i żeby przyjeżdżały takie osoby,
które chcą sobie nawzajem pomagać, które widzą wspólne przedsięwzięcia i które potem je realizują. Więc to jest taka główna myśl przewodnia, bez konkretnego celu mierzalnego na 2030. I ostatnie pytanie, czy jakiego pytania ważnego nikt panu do tej pory nie zadał, a związanego z kongresem 60 milionów, no i jaka jest nań odpowiedź? Tych pytań było tak dużo, że dzisiaj nie przychodzi mi nic tak wprost do głowy, o co sam bym siebie zapytał, gdyby poszukując pytań, które nie były zadane. Wydaje mi się, że jedno z pytań, które po części było komentarzem, po części było ukierunkowaniem, bardzo cichym i po cichu uzyskało odpowiedź, więc ono nie było zadawane publicznie, to pewnie to bym przytoczył. Kiedy organizowaliśmy jeden z pierwszych kongresów w Buffalo, jedna z osób bardzo zaangażowana w sprawy polonijne, na jakimś przyjęciu, jeszcze przed zorganizowaniem kongresu, jak pojawiliśmy się w Buffalo, rozmawialiśmy z tymi organizacjami lokalnymi, jak to dobrze zrobić. Takie po części pytanie, ale przez stwierdzenie było, słuchajcie, no ja widziałem dużo inicjatyw, tak, trzymacie jeszcze jedną, dwie, trzy edycje i będziecie mieli dosyć i to się nie uda i nie życzę wam źle, ale taki jest po prostu realizm. I po 5 latach w Miami ta sama osoba mówi: gratuluję, jesteście długodystansowcami i tego się nie spodziewałem, bo dawno nie widziałem tego typu przedsięwzięcia polsko-polonijnego, które by utrzymywało poziom, które by się rozwijało w tak długim okresie. A dodam od siebie, a mówimy zaledwie o 5 latach. Tak? Ja ciągle postrzegam, że kongres jest młodą organizacją, ciągle budujemy pozycję, ciągle pracujemy, żeby był coraz bardziej znany. Jesteśmy na początku drogi. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pana pytanie, ale taki wątek mi przyszedł do głowy. Bardzo dobra puenta o tej długodystansowości. Ja też jestem zwolennikiem długich dystansów, a nie sprintu. Niestety w naszym państwie, mówię tutaj o Polsce, mam wrażenie, większość sprinterów. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Zbigniew Klonowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu 60 milionów. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!